Dobrze, że zaczyna wiać, bo to normalnie chłodzenie naturalne się robi, ale ja tu mam fajny sygnał. Tak go przewalam, mówię, znowu kawałek puszki, ale jakby widzę coś okrągłego, zobaczcie. Byłem na ściernisku, jak sama miniatura wskazywała. Tu też jestem jakby na ściernisku, ale już przeoranym, ale widzę, że to dzisiaj było chyba robione z rana. Dam na tym ściernisku, po prostu za wysoko jest. Mamy pierwszą monetę, to chyba współczesna będzie. Tak mnie się wydaje. Nie lubię na takiej ziemi chodzić. Spulchnionej. Ale to współczesna taka nie będzie, bo to jest 10 groszy, ale z 49 roku. Już mamy pierwszą monetkę zajechaną na maksa i lecę dalej. Jest dzisiaj poranek, jest, powiem wam, ale był taki chłodniejszy, wydawało się, ale nie jest już. Zrobiłem parę kroków, tu mam sygnał. Ja już wiem, co to jest, ale patrzcie, co to jest. Co to mogło być. O. Patrzcie, orzełek był. Kawałek skrzydła. Chyba bez korony. Ciekawe, czy resztę bym tu znalazł gdzieś. Już tu po oczyszczeniu widzicie. Ciekawostka to jest. No to już fajne znalezisko, niestety rozczłonkowane. Lecę dalej. Patrzcie, jakie widoczki piękne na wsi. O. A tu mamy chyba moniaka, wyskoczył. Ciężko się w tym kopie. Pod spodem jest słoma, powiem wam. No ale dobra, mamy coś. Będzie dziesiątka chyba. Po wielkości widzę z cesarstwa. No, będzie czy nie będzie, czy nie będzie, powiem wam, że to jest znowu jakiś 49 PRL, 20 groszy prawdopodobnie, nie, 5 groszy, takie większe. No dobra, no co, druga moneta, lecę dalej, chociaż bardzo gorąco mi, powiem wam, jest. Moniaki się sypią jak nie wiadomo skąd, patrzcie, następna. Moniak czy nie, ale patrzcie, konkretne, totalne zajazdy. To jest jakiś fenol chyba był, albo i nie fenol. Może to nawet nie moneta, ale... A może moneta? Buratynka, patrzcie. Tak. No dobra, coś to było. Nic ciekawego na razie nie wpada. Stanąłem sobie na chwilę w cieniu. No a to kawałek łuski od chyba tej niemieckiej sygnałówki. No i co? Spróbujemy jeszcze tym, po tym oranem. Ciężko tu jest, powiem wam. Ciężko z fantami. Widzę krążek. Jakiś większy. No co to będzie? 10 zł z PRL-u? Czy co? 5 zł z PRL-u. No, można powiedzieć, że w połowie się myliłem, nie? Dobra, na razie sypię samymi, że tak powiem, współczesnymi pieniądzurami. No, ale coś tam jest, nie? No. Także i lecimy dalej. A teraz krótki kurs. Jak powinno się zasypywać dołki, patrzcie. Nie zawsze łopatka jest potrzebna, nie? Także zobaczcie.
wróciłem na ściernisko. Powiem wam, że po tej miękkiej ziemi tam ciężko się chodzi, a tu się przynajmniej nie zapadam. A dosyć krótko ścięte, jak widać gdzieniegdzie. Zrobię tylko te krótej ścięte. Tu mam taki kranik rzymski zapewnie. No, także jest kranik i lecimy dalej. Ja tam widzę jakieś kółeczko tu. Co to za kółeczko? Współcześniak? Chyba tak. Grosik będzie, ale nie mogę dzisiaj normalnie fenola trafić żadnego. Takiego grosika trafiłem, a fenola nie mogę trafić. No i co wam powiem, wróciłem z powrotem na to jeszcze orane. Tam nic na ścierlisku nie wychodzi, poza tym za wysoko jest, no, po prostu cewka jest tyle nad ziemią, żeby jeszcze nie szurać ją po tymi. No, ale tu patrzcie, o. Już wam powiem, że 10.9 ID, widzę jakiś krążek, może w końcu jakaś normalna moneta. Czyżby 10 fenoli? Czy kolejny PRL? I środek podręczny, powiem wam, już szwankuje. Kurde, nie wiem co to jest. Strasznie u mnie te 10 fenoli. Strasznie u mnie te monety wychodzą. W strasznych stanach, powiem wam, tutaj z tych pulsami. Zresztą widzicie co. Ja tam pokazuję już tylko po jednej stronie, bo to druga strona tak samo wygląda. To po co pokazywać? Ten awers, rewers, nie wiem. Dobra, robię jeszcze do końca i wracam i powiem wam, że chyba będzie doklejka, nie? Nie było co pokazać za bardzo. Ale dobra, idę, może akurat jeszcze. Wpadł taki placek okrągły. On był zwinięty, tak. Widać te dwie linie tu. Myślałem, że to taka cienka miedziana moneta, no ale gdzie to taka, o, to się rozwala dosłownie. Jakiś nie wiem co to było. Myślałem, że to są wzory, ale to jest tak pogniecione po prostu. O, już nawet odpadło, patrzcie. Ale ciężko tu, powiem wam, no ciężko dzisiaj. Muszę przykucnąć, żeby na spokojnie wam powiedzieć, co się trafiło. Czy nic się takiego nie trafiło, czym tam przykucnął aż, nie? Ale może wielu z was znajdowało takie coś. O, taką mosiężną chyba klapkę. I zastanawialiście się, co to jest. Ja już wiem, co to jest, bo kiedyś też taką znalazłem. I kiedyś jakiś tam widz, czy nie widz, nie wiem kto to był, powiedział mi, że co to jest. Wiecie, co to jest? Czekajcie, bo to nie wiem, czy w kadrze miałem. Tutaj to jeszcze powinno trochę inaczej z góry. Takie powinno być uszko. To już wam mówię, to jest tylna zasuwka do żelazka z duszą, nie? Jakie żelazko było, ono miało z tyłu taką zasuwkę na tą duszę, żeby nie wylatała, nie? Z tego. Także to jest w ogóle to śmieć. Kawałek mosiądzu jak dla mnie, nie? A i tyle. Samochód tam, zaraz padam. Mam kolejną monetę. Destrukto totalne. Kurczę, chyba muszę zmienić te łąki. Nie, łąki. Już mi się dzieli w głowie, słuchajcie, te pola. No zobaczcie, to takie moniaki wychodzą. No to są tylko krążki. Do niczego niepodobne placki. Wow, dobra. Wpadło takie mikro kółeczko. Raczej to nie jest żadna ani podkładka, ani nic. Wygląda na mikro obrączkę bardziej, albo taki odpuściak. No nie wiem, powiem wam. Tam się jakiś zatrzymał, gapi na mnie. Niech się gapi. Nie wiem raczej, powiem wam, na pewno nie srebro, nie? A pykało nieźle, kurczę, jak moneta. Dobra, słuchajcie, już kończę. Czas się zbliża, zresztą nie idzie już chodzić i nic nie wychodzi poza tym, nie?
Także ja chyba zmienię te pola na pola tamtego drugiego wujka, tam gdzie pierwsze srebro z Equinoxem prawie w pierwszym jego wyjściu znalazłem. Kto pamięta katedrę poczdamską. I tam uderzę, chociaż tamten rzepak, nie wiem czy jak skoszony, to te po tych łęcinach da rady chodzić. To by było po prostu zobaczyć, nie? No trudno, no nie wiem, tutaj nie wychodzi, chyba że tam jeszcze jest taki, ale też widzę, że z daleka żółcze, że ściernisko. Dobra, nie przedłużam, bo wycinam i tak z tych filmów dużo. Ględzę niepotrzebnie. Słuchajcie, było to co było, nie? Jakby z tego jeden film był, to pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za to, że ciągle jesteście ze mną i do następnego, nie?